Ostatnio w mediach głośno było o naszym kolejnym rodaku, który dostał szansę bycia częścią prestiżowego NBA. Chodzi oczywiście o niejakiego Jeremiego Sochana. Utalentowany 19-latek przed kilkoma dniami został wybrany w pierwszej rundzie draftu przez drużynę San Antonio Spurs. Sochan to jednak pierwszy Polak, który wszedł do amerykańskiej ligi z tak wysokim numerem. Mężczyzna został wybrany bowiem z 9. Przykładowo Marcina Gortata przed laty wybrano w drugiej rundzie z aż 57. numerem. Choć mąż Żanety Stanisławskiej nie zaczynał tak spektakularnie jak Jeremy, nie zmienia to faktu, że ma w kontekście awansu młodszego kolegi sporo do powiedzenia. Marcin razem z innym mającym przeszłość w NBA zawodnikiem, Cezarym Trybańskim, wystąpił ostatnio w programie prowadzonym przez koszykarza Kamila Hanasa. Na wstępie sportowcy mówili o pokusach, jakie czekają 19-latka w związku z zainteresowaniem kobiet i wspominali swoje początki w NBA. Nie widziałem czarka zdjęcia, gdy podpisywał pierwszy kontrakt. Mogliście mnie zobaczyć, że byłem w cygańskiej koszuli, wracał wspomnieniami rozbawiony Gortat, następnie odnosząc się do tego, w co przyodziany był podczas prezentacji Sochan. Nie wiem, czy miał koszulę czarek, czy garnitur, ale jedno jest pewne. Nie byliśmy obwieszeni złotem i diamentami jak był na przykład. Teraz Jeremy, wskazuje, tłumacząc się po chwili. Podkreślam, ja nie mówię, że on coś źle zrobił. Czy będzie zły i potraci te pieniądze, to nie o to chodzi. Ale widać, że jest przesiąknięty amerykańską kulturą college'ową, ocenia nieoczekiwanie, brnąc dalej po dość grząskim gruncie. Jego tata był Afroamerykaninem i rozumiemy troszeczkę tę kulturę. My z Czarkiem jesteśmy Polakami, jesteśmy bardzo, bardzo biali i jesteśmy z Polski, stwierdza, zestawiając kolor skóry ze stylem ubierania się. Nie mamy takiej kultury, że chodzimy obwieszeni złotem czy diamentami. Widać, że on to lubi i po części go to pewnie też kręci, mędrkuje Gortat. Co ciekawe, tata Sochana może i jest Afroamerykaninem, ale nie dość, że od paru lat nie żyje, to miał ponoć niewielki wpływ na wychowanie syna. Jeremy w Stanach Zjednoczonych spędził zaledwie kilka lat życia, bowiem jako małe dziecko wyprowadził się wraz z mamą do Anglii, a do USA wrócił dopiero niedawno. Dodatkowo pochodząca z Polski mama 19-latka, Aneta, stworzyła w Wielkiej Brytanii rodzinę ze swoim rodakiem, niejakim Wiktorem. Para wychowuje wspólnie młodszego, przyrodniego brata koszykarza. Przypominamy, że to nie pierwszy raz, jak Marcin wyciąga dość pochopne wnioski i się nimi dzieli. Marcin Gortat opisuje byłe związki, gardzę kobietami, których życie opiera się na tym, żeby sprzedać post za 3000 złotych.